No to co? Okazuje się, że sobie nie pojeżdżę na poślizgowej, bo jest za duża kolejka, a jest za blisko już startu naszego torowodu FV Klubu, żeby był komfortowy, żebym tam teraz stać i czekać, aż się cokolwiek zwolni, więc to później, mam nadzieję, że mi się uda. I trójeczka tam przejechała teraz. Tam też cały czas jeżdżą. Cisza, spokój. To, co lubię. Zaraz zobaczymy, co tam na parkingu FV Klubu się dzieje. A samego torowodu nagrywał tym razem nie będę, bo macie z zeszłego roku będzie wyglądało praktycznie to samo, tylko inne auta. To już ileż razy można to samo nagrywać, montować i tak dalej, więc na tej zasadzie są rowery elektryczne, jedyne tutaj ekobajki, właśnie mijamy tutaj, może będzie widać, tam gdzieś było widać chyba te flagi, raczej jakaś Tesla jedzie, jakiś Highland w ogóle, no ale Tesli będzie multum, bo wiadomo, chyba najpopularniejsza marka samochodów elektrycznych na świecie. A co mamy na parkingu? Co będzie z nami jechać dzisiaj? Poza tymi, co było. BMW. iX chyba, bo to jest taki duży, to był iX. Kia Niro. Nissan Leaf? To jest Leaf? Taki z innym logo. Mustang Mach-E. Volkswagen ID chyba 4, no taki z wymiarów się wydaje 4. Tesla oczywiście, Niro, Toyota może będzie z nami, nie wiem, hybryda, jak będzie jechała, to będę się śmiał. Tam było V6, Citroen C4, to jest EC4, no taki duży chyba, z tego co wiem. Highlandzik, Volvo, a to jest XC40, Lexus może też będzie jechał hybrydowy, why not? Niro EV i Eniro i Tesla i MG4 będzie jechało, super, mam nadzieję, że też mi się uda dzisiaj przejechać samochód elektryczny 125 tysięcy. Łącznie. No to jest cena po prostu kosmos, moim zdaniem. W sensie w dobrym znaczeniu, w dół. Tu są BMW i coś tam. Nie mam pojęcia, który to jest model. Nie rozpoznaję ich tak bez tego. G0 Watt, Ioniq 5. Peugeot E208. Tesli nie liczę, bo to jest po prostu multum. Znaleźć Volvo, ale to... Nie wiem, czy to XC40, czy XC40. To jest Dacia Spring będzie jechać w torowodzie. Pięknie! Pięknie! ID4 GTX. Zoły oczywiście są. Tutaj nuda. To jaki ID? Co? No i oczywiście to jest ID bazy, to jest ID4. A to jest ID4. A tam i czwórka BMW. Druga Dacia Spring z Warszawy. A chyba to daleko nie zajedzie. Znaczy pewnie by zajechało, jakby to się uparł, ale to już byłaby moim zdaniem męczarnia. Hyundai Kona. Tu mamy. Tam jest drugi Mustang Mach-E. Z ciekawych rzeczy. Volkswagen ID4. Kolejne. Dużo też Volkswagen ID4, kurczę. Ioniq klasyczny. No. Citroen C0. Dobra, i jesteśmy. Reszta się nie zmieniła. No i tylko tak pokażę. Patrzcie, ile tego jest. Patrzcie, ile ludzi po prostu na tyle głupich,
żeby kupić z tego samochody elektryczne. To, że się palą, nie da się nimi nigdzie dojechać. No patrzcie, ile się ludzi nabrało na to, no. I przyjechało, i jeździ. Jak to się dzieje? Ja też. Żarty żartami, ale żeby przyjechać takim czymś tutaj, z Elbląga, no to trzeba mieć dużo samozaparcia. Jest, słuchajcie, zmiana stylowa. Koszulka z EV Drill Team. Tak jak mówiłem, jednej z moich ulubionych inicjatyw tutaj. I czapeczka, bo jest słońce. A teraz idę na zawody EV Club Polska Cup, które się odbędą już za chwilkę. Może coś złapię, może coś nagram. Dobra, co mamy? Tesla, 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 ID4, Tesla. Nie widzę. Kia. Niro. Chyba dwie Niro. Mercedesik. Tesla, Tesla, Tesla i Tesla. Tak to wygląda na ten moment. Powoli teraz się będą zaczynać zawody. Tak zwana czasówka, czyli okrążenie na torze. Pierwszy już poszedł. Dobra, mamy mikrofon. Drugi. Lecą, dobra. Widać? Nie będzie widać, dobra. Leć pierwszy, tam. Zarzekam, że pojechał na drugie okrążenie. Dobra. ID4. Próbuję cisnąć na Tesla. Jedzie drugi raz. Ciśnie. Niezłą ma przewagę. Czyli oni tak w grupach i chyba parę, kilka okrążeń. I pojechał, poleciał dron. Można słuchać tylko opony słuchać. Następny jadą, dobra. Widzisz go?
ale on ciśnie równo. Tam ci dopiero tam. Czy Tesla śmignie Irish Furtę? Tak. A tu ten znowu, kurde. Ten będzie miał strasznie dobry czas ten. Ale co, wzięła go, nie? No który raz już tu przejeżdża, kurde? Piąty? Ten to zaraz ich zdubluje. Jeżeli już tego nie zrobił. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że coś widać. Tutaj, tu jedzie ten. O, leci, leci. I opony do wymiany. No może nie tak szybko, ale w takich totalnych okrążeniach na pewno. A? Z dziećmi? Co? Ten i następny. Znowu ten? To z opon, no. I proszę bardzo, to jest najwięcej emisji, jakie wydobywa się z samochodu elektrycznego. Czyli pył z opon. Wiecie, ale to czuć, no czuć. Ewidentnie to czuć. Ten walczy dalej. Idziesz kurczą. A tu macha. Nie, było to ostatnie okrążenie. To coś tam machał. No ale ten z echo volta. Przejechał przez opony. Wow. Systemy nie załatwią wszystkiego, fizyki się nie oszuka. Czerwona flaga, czerwona flaga, mamy czerwoną flagę. I wyjeżdżają. Dobra, a tamten, no... Trzeba będzie zaczekać aż do...
na lawetę. Posprzątają. I co? Koniec? Ściągnęli. Ojej! Ale ma przód zjechany. O. No to się wrąbał w opony. No to, że tak powiem, to wyklepanie. Tylko, że baterię bardzo trudno uszkodzić, bo ona jest najlepiej chronionym pojemnikiem w tym samochodzie. No to dobrze. No on może mieć tak naprawdę tylko garanty do zrobienia. No pewnie tak. Mam nadzieję. Ale patrzcie, wjechał w opony, wypadek, zapalił się, nie zapalił się. No. Niestety zawody odwołane, stero wychodzi. Więc to by było na tyle. I po zabawie, wszyscy zjeżdżają. Brawa! No. Nieposkorane chyba dlatego. No nie ten. O, przerapiliśmy, Zoł by się ścigał. Też by było ciekawie. Nie. Nagrałeś to, jak wypadł? Czy nie? Co? Nagrałeś to, jak wypadł? Nagrałem. Mam nadzieję, że się nagrało. Miałem trochę lepszą pozycję z tym. dobra. Koniec. Coś się nagrało. Ja możliwe, że nagrałem. Okej. Mam tutaj, jest jeszcze, a tu się dzieje jakiś, o. Tam widać miejsce wypadku, ale tutaj jeszcze jedzie z Rincela. Po torze pięknie. Dym z kół miał być? Jest dym z kół. Tylko nie wiem, czy ten nadal 25. Jeżeli tak, to was bardzo przepraszam. Będzie to błąd techniczny, ale... Może mi się uda cały przejazd zrobić? Słuchajcie, dobrze, tam kartonów nie było. Tam się zjeżdża? Czy nie? Tam nie wiem, czy widać. Pięknie zadymił. Spróbuję gdzieś tutaj jeszcze. Eventing.
teraz jest spokojnie. Ok, i już wjeżdżają testowe z powrotem. I koniec. Pokazu. Chyba. Już wjeżdżają te samochody, którymi można jeździć. I zaraz się zaczną z powrotem jazdy na torze. Lurincel. No i tyle. Tyle z wyścigów.